kochani, z tej strony Edyta i Luza z Kopalni Zdrowia, czyli z ekologicznej drogerii z najlepszymi naturalnymi produktami. Kochani, mamy nowy rok 2021 i mamy też nowe studio, w którym planujemy przygotowywać dla Was ciekawe nagrania. Będziemy tutaj rozmawiać między innymi o naturalnej pielęgnacji, ale też będziemy spotykać się z inspirującymi gośćmi specjalnymi, za którymi przecież niejednokrotnie stoją bardzo ciekawe historie. To co, dzisiaj porozmawiamy o naszych sprawdzonych, ulubionych produktach, które bardzo dobrze działają w okresie właśnie jesienno-zimowym na skórę twarzy bądź ciała. Zaparzcie sobie koniecznie Waszą ulubioną herbatę bądź kawę i zostańcie z nami. My mamy dzisiaj herbatkę Himalaya. Jest to najczęściej wybrana herbatka z yogi tea teraz zimą, bo ma bardzo dużo imbiru i cynamonu, więc działa świetnie rozgrzewająco. Więc łyk herbaty. I zaczynamy, bo mamy bardzo dużo Wam do opowiedzenia. Mamy dużo fajnych produktów. To co, może zaczniemy od retinolu i witaminy C? Bo tak naprawdę chyba nie ma tygodnia, żeby ktoś nie zapytał nas właśnie o produkty z kwasem askorbinowym, czy właśnie z witaminą A. To są dwie takie silne substancje, które naprawdę bardzo fajnie działają w pielęgnacji. I jeżeli chodzi o retinol, to tutaj taka kuracja retinolowa działa świetnie przeciwzmarszczkowo. Działa normalizująco, jeżeli chodzi o wydzielanie sebum, czy nieskonałości. Zwiększa gęstość skóry, rozjaśnia przebarwienia, robi wszystko. Wszystko, czego chcemy. I też tak naprawdę w przypadku każdego typu skóry jest adekwatna. Jak najbardziej. Po retinol taki mocniejszy, spokojnie mogą sięgnąć osoby już po 25 roku życia. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i karmiące, no bo tutaj nie możemy stosować czystego retinolu. Ale mamy alternatywę, o której za chwilę powiemy. Tak, są zawsze wyjścia. Dokładnie. Ja trzymam tutaj w rękach retinol od Basic Lab'a. Basic Lab ma dwa stężenia, 0,5% i 2%, dzięki czemu bardzo fajnie jesteśmy w stanie zbudować sobie tolerancję na tą silną substancję. Jest to serum olejowe, które nakładamy na noc, nie codziennie, co drugi, co trzeci dzień, na początku rzadziej, a potem systematycznie zwiększamy ilość aplikacji w ciągu tygodnia. Jeżeli chodzi o retinol, to tutaj on działa delikatnie mikrozłuszczająco. Może pojawić się przesuszenie, podrażnienie skóry i musimy stosować kremy SPF codziennie, bo jeżeli go nie stosujemy ochrony przeciwsłonecznej, no to możemy nabawić się przebarwień po prostu. Więc jest to substancja, która z jednej strony ma sporo minusów, ma też trochę, nie, przepraszam, chciałam powiedzieć, że ma sporo plusów, ale ma też trochę minusów, więc trzeba sobie zrobić taką szybką analizę SWOT, ale generalnie raczej bilans wychodzi zdecydowanie na tak. Dokładnie, no ale jeżeli nie możemy stosować czystego retinolu albo nie chcemy, bo nie jesteśmy systematyczni i używamy kremu z filtrem, do czego oczywiście zachęcamy, no to mamy alternatywę. Tak, mamy alternatywę w postaci produktów na bazie roślinnego zamiennika retinolu, czyli bakuchiolu. I jest kilka takich boosterów, czy też produktów, które bakuchiol w składzie zawierają. Natomiast moje serce zdecydowanie już od około roku jest przy serum, w zasadzie przy boosterze szmaragdowe żuki. Słuchajcie, no tutaj mamy przede wszystkim bazę olejową, która obejmuje niekomedogenne oleje, więc nawet jeżeli macie cerę, powiedzmy, trądzikową, problematyczną, podatną na zapychanie, spokojnie nie musicie się tego produktu w żaden sposób obawiać, mimo tego, że w sumie mam konsystencję olejową, ale jest to delikatny olejek, który jeszcze dodatkowo, jak będziecie aplikować na lekko wilgotną skórę, wchłonie się też bardzo szybko. Poza olejami roślinnymi jest też dodatek olejków eterycznych, w tym przypadku przede wszystkim bergamotka i pomarańcza, ale są też składniki o takich właściwościach antyoksydacyjnych typu absolut jaśminowy. Zuza zawsze zachwyca się zapachem. Tak, ja uwielbiam ten zapach tego boostera. Jest taki mocno kobiecy, delikatnie przebłyskuje też nutami cytrusowymi. No i możecie go też używać przynajmniej na jeden z dwóch sposobów, czyli po prostu oczyszczacie skórę twarzy, zachęcamy robić to głównie wieczorem, tak? I po oczyszczeniu tonizujecie i na lekko wilgotną skórę nakładacie sobie 2-3 kropelki takiego boostera, albo też możecie dodać sobie kilka kropelek do na przykład Waszego ulubionego kremu, żeby właśnie wzmocnić jego działanie. Są też tańsze wersje tego typu produktów.
Na przykład Sylweko, tak, serum wygładzające z bakfiolem i tutaj też jest baza olejowa. Mamy między innymi olej z pietruszki, olej z ogórecznika, jest olejek migdałowy, ale na pierwszym miejscu w składzie jest olejek arganowy, więc tutaj my raczej poleciłybyśmy go osobom z cerą normalną bądź suchą, no bo też nie każda cera dobrze toleruje duże stężenie oleju arganowego. Natomiast jeżeli chodzi o witaminę C, to tak naprawdę mamy teraz bardzo duży wybór fajnych produktów. Jeszcze pamiętam, jak 2-3 lata temu my jako konsumenci poszukiwaliśmy produktów na bazie witaminy C z określonym stężeniem. I był problem, bo było ich na lekarstwo, czy niemalże nie było ich w ogóle. Natomiast w zeszłym roku premierę miały produkty właśnie z określonym, zdefiniowanym stężeniem witaminy C. I już teraz, jeżeli chcemy serum z witaminą C o stężeniu 4%, mamy w czym wybierać. Dokładnie. Możemy na przykład sięgnąć po serum z BioApu, które ma regenerujący olej sezamowy, ale ma też bardzo ciekawy olej z dzikiej róży, który jest pozyskiwany taką nową, innowacyjną metodą. To jest ekstrakcja, metoda ekstrakcji nadkrytycznej dwutlenkiem węgla, która po prostu daje nam bardzo czysty i jeszcze bardziej odżywczy olej. Jeżeli chodzi w ogóle o witaminę C, no to ja ją polecam szczególnie cerom dojrzałym, które mają taką ziemistą, poszarzałą skórę, ale jednocześnie też cerom naczynkowym, bo witamina C zwiększa syntezę kolagenu, więc bardzo ładnie wspomaga, utrzymuje nam te naczynka krwionośne, żeby one nie pękały. Co więcej, działa silnie antyoksydacyjnie, więc też spowalnia proces starzenia się skóry. Jeżeli chodzi o to serum z BioApu, to tutaj mamy 4%, natomiast jest jeszcze drugie, które ma już 8%, no i działa dużo, dużo silniej. Ja uwielbiam serum rewitalizujące Senelle i tutaj mamy 4% stężenie witaminki C w wersji stabilnej, rozpuszczalnej w olejach. Serum ma też konsystencję oczywiście olejową, tak. I to co najważniejsze, poza witaminą C mamy też kilka innych fajnych dodatków. Jest, słuchajcie, stoechiol. A stoechiol to taki trochę naturalny botoks, który ma silny potencjał wygładzający, więc jeżeli macie zmarszczki i próbujecie w jakiś naturalny sposób z nimi walczyć, jak najbardziej tutaj stoechiol powinien być dobrym pomocnikiem. No a dodatkowo jest też bardzo ciekawy inny składnik aktywny, czyli frakcja ziaren kakaowca w nanoemulsji, co oznacza, że serum pomaga Wam też w relaksacji, a w zasadzie to Waszej skórze pomaga się zrelaksować. On też pomaga redukować napięcie, w związku z czym jakby efekt regularnego i długofalowego stosowania serum ma być taki, że skóra będzie wyglądać po pierwsze bardziej promiennie, ale będzie też mocno wygładzona. Będzie wyglądać na młodą i na zdrową, więc generalnie ja zazwyczaj to serum polecam osobom głównie z cerą dojrzałą, która potrzebuje rozświetlenia, poprawy kolorytu skóry, ale przede wszystkim intensywnego wygładzenia. Tak, a ja go najbardziej polecam do masaży twarzy. Mamy teraz zimę, więc w momencie, gdy udajemy się na zewnątrz, warto pomyśleć o ochronnych preparatach, które będą zabezpieczać naszą skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych typu wiatr, mróz, śnieg. I warto w momencie wybierania się na przykład na dłuższy spacer albo w momencie jechania na narty wziąć pod uwagę kremy, które nie zawierają w składzie wody i bazują na naturalnych masłach czy też olejkach. Bardzo fajnym kremem w niezłej cenie z mocno dopracowanym składem jest krem ochronny Yossi. I tutaj są dwie wersje. Wersja dla dorosłych, ale też wersja dla dzieciaczków. I te kremiki, poza tym, że nie zawierają wody, bazują na głównie maśle shea i olejku konopnym. W wersji dziecięcej jest też dodatek olejku z rumianku, jest też ekstrakt z nagietka, który zbawiennie wpływa na dziecięcą skórę. Przy czym uważajcie, bo ten kremik Yossi może być stosowany w przypadku maluszków od 6 miesiąca życia, głównie ze względu na wysoką koncentrację olejków eterycznych. Jeżeli chcielibyście zaaplikować swojemu maluszkowi coś od pierwszych dni życia, fajną alternatywą jest też krem do zadań specjalnych MOMY. I tutaj jest to formuła z mniejszą koncentracją olejków eterycznych od pierwszego dnia życia w momencie wyjścia na spacer. Tak. Ona też jest trochę bardziej komfortowa.
bo moim zdaniem troszkę wygodniej jest, jesteśmy w stanie wycisnąć sobie odpowiednią ilość tego kremu na dłoń i bez problemu rozsmarować szybko na błyszce. Jest bardziej plastyczna konsystencja, ale to tylko tak z mojego punktu widzenia. Pokażesz nam, Zuza, konsystencję tego kremu ochronnego Yossi. To jest bardziej takie masełko, taki puszysty mus, który jak połączycie z temperaturą ludzkiego ciała, zamienia nam się w taki delikatny olejek. Tak, no więc jakby faktycznie tutaj ta konsystencja jest bardziej komfortowa. Natomiast składowo obydwa wypadają bardzo fajnie. Ale no przecież my dorośli też poza tym, że chodzimy na długie spacery, czy poza tym, że jeździmy na narty, wychodzimy na krótki spacer z psem, idziemy na zakupy, czy udajemy się do pracy. I wtedy możemy też wziąć pod uwagę, mimo tego, że jest zima, krem, który zawiera w składzie wodę, bo w większości przypadków on w przeciągu kilku minut po aplikacji odparowuje. I tutaj świetną opcją są kremy Moistry, kremy pani Agnieszki, które mają treściwą i bogatą konsystencję. I w ogóle pani Agnieszka stworzyła, słuchajcie, aż 4 formulacje, więc w zasadzie każdy z nas jest w stanie znaleźć krem dopasowany do swoich potrzeb. I Zuza tutaj zaczęła się bawić ciekawym opakowaniem. Airlessem. Airlessem. Tak. To jest w ogóle pompeczka typu Airless, więc po pierwsze aplikuje się go łatwo, szybko, komfortowo, a ponadto no macie też ograniczony dostęp powietrza czy czynników zewnętrznych do środka kremu. Tak. No, te kremy są bardzo gęste z Moistry, one są bardzo odżywcze, natomiast przeważają w nich głównie masła roślinne, dzięki czemu one wchłaniają się bardzo fajnie do matu i sprawdzają się super pod makijażem. Z takich kremów zimowych, no bo nie ukrywajmy, w zimie sięgamy po takie cięższe, bardziej odżywcze konsystencje. Powietrze jest suche, grzeją nam kaloryfery, więc fajnie na przykład spróbować sobie kremów w Oli Botanica. To są moje ulubione kremy, jeżeli chodzi o zimę. One są gęste, treściwe. Co ciekawe, mają też ekstrakt z czarnej porzeczki, więc... Tak, to jest ten Gemocalm, taki ich innowacyjny składnik, który bardzo łagodzi podrażnienia, zaczerwienia na twarzy. No ale oprócz tego w kremie znajdziemy też dużo innych ciekawych ekstraktów roślinnych, które działają antyoksydacyjnie. To są głównie ekstrakty owocowe. Jeżeli chodzi o te kremy, no to jest też krem na dzień i krem na nos. One tworzą bardzo zgrany duet przy skórze odwodnionej, przy skórze przesuszonej, z naruszoną barierą hydrolipidową. Podrażnionej czy też nawet naczynkowej. U mnie te kremy bardzo fajnie sprawdzają się podczas kuracji retinolowej, gdy skóra jest przesuszona, podrażniona i potrzebuje takiego opatrunku. Drugiej skóry. Pozostawia taki delikatny, znaczy w sensie kremy pozostawiają delikatny film na skórze, który... Wchłania się do matu. On się wchłania do matu, wyczujecie, że on jest na skórze, natomiast osoba patrząca na to z zewnątrz wcale tego nie zauważa. Dokładnie. Jeżeli chodzi o taką silną regenerację skóry, no to też nie mogłabym nie powiedzieć o masce całonocnej ze Sensumare. To jest produkt petarda. To jest maska, którą nakładamy na całą noc. W nocy, kiedy skóra się regeneruje, najwięcej czerpie z takiej skoncentrowanej formuły. Skoncentrowanej, no bo tutaj mamy aż 20 składników aktywnych. Jak 20. To w przypadku produktów Sensumare. Dokładnie, bywa. Są napakowane. No, oczywiście, jak na Sensumare przystało, mamy algi. Te algi dają super nawilżenie, wygładzenie, ale też takie dosyć ciekawe substancje, bo tu mamy hiperferment z aloesu, które działa jeszcze mocniej nawilżająco. I mamy też bioferment z wodorostów. Oprócz tego algę perłową, która powoduje, że pory są dużo mniej widoczne. Także to jest dosyć ciekawy produkt, który możemy stosować kilka razy w tygodniu na noc albo w takiej krótkiej tygodniowej na przykład kuracji, kiedy potrzebujemy bardzo silnego takiego działania naprawczego. I to, co jest ciekawe, maska ta w zasadzie wygląda od środka jak krem, ma konsystencję też takiego treściwego kremu, czyli po prostu powiedzmy 2-3 razy w tygodniu zamiast odżywczego kremu na noc nakładacie sobie po prostu algomaskę, ewentualnie możecie połączyć jeszcze z jakimś serum, które zaaplikujecie sobie pod tą maskę. Nie wiem jak ty, Zuza, ale ja zawsze zimą narzekam na spierzchnięte usta i to jest po prostu dramat mojego życia. I zimą zawsze muszę mieć ze sobą jakiś dobry produkt natłuszczający, regenerujący, odżywczy do ust.
uwielbiam, po prostu uwielbiam masełko śliwkowe Plantea i w zasadzie chyba każda dziewczyna z kopalni zdrowia tak. Ma to w swojej torebce, nie? No w tym momencie już chyba każda. Chyba każda. Pokrótce, no masełko bazuje głównie na maśle shea, na oleju śliwkowym. Jest też, uwaga, roślinna lanolina. Jest lukrecja, a tak naprawdę w tym wszystkim chodzi głównie o cudowny, obłędny, marcypanowy zapach. Powiedziałabym, że też smak, bo ja mam czasem problem z obejściem się i niejedzeniem po prostu tego masełka, jak już mam zaaplikowanego go na ustach. Natomiast naprawdę leciutkie, mieści się do w zasadzie każdej kieszeni, no i przede wszystkim pięknie regeneruje usta, zwłaszcza jeżeli są właśnie mocno przesuszone czy nadwyrężone czynnikami zewnętrznymi. Ja jeszcze dodam od siebie, że to jest niesamowicie wydajny produkt, który starcza naprawdę na długie miesiące. Chyba, że wcześniej zgubicie, prawda? Generalnie możecie takiego masełka nawet używać jako produktu do natłuszczania, regeneracji skórek przy paznokcie, tak? Więc w razie czego produkt multifunkcyjny. Dokładnie. Ale co to byłaby za zima, gdybyśmy nie sięgnęły po takie fajne zapachy typowo właśnie zimowe, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała. Pomarańcza, mandarynka. No, dokładnie. I tutaj mam chyba najpiękniejszy balsam do ciała od marki Iosi, słodka pomarańcza. Tak naprawdę ten balsam pachnie i właśnie tymi pomarańczami, ale też czekoladą. Więc połączenie tych dwóch rzeczy daje niesamowity, fajny zapach. Co ciekawe... Zobaczcie też na kolor. Tak, delikatnie żółty. Natomiast co ciekawe, tutaj mamy bardzo lekką formułę, bo ten balsam wchłania się bardzo szybko, nie klei się do ubrań, więc ja go też zawsze polecam osobom, które nie mają czasu, żeby nakładać odżywcze formuły na przesuszoną skórę ciała. Ten balsamik bardzo szybko się wchłania, pozostawia piękny zapach i co najważniejsze, mamy tutaj bardzo fajny skład. Bazujemy na maśle kakaowym, ale mamy też ekstrakty z kokosa, które działają bardzo ładnie, łagodząco. I też odżywczy skwalan, także bardzo przemyślany skład. Ja z kolei, znaczy zależy tak naprawdę od sytuacji, ale zimą wolę formuły takie bardziej treściwe, które pozostawiają mi okluzję na skórze ciała w momencie, gdy wskakuję pod pierzynkę. Pomarańcza, mandarynka to w sumie te zapachy, po które zazwyczaj właśnie sięgamy w okresie jesienno-zimowym, bo w sumie częściowo kojarzą nam się ze świętami albo z takim ciepłem zimowego domowego ogniska. I tutaj, słuchajcie, według mnie świetnym wymiataczem jest mus do ciała pomarańczowy marki Sankara. Znowu pomarańczowy. Znowu pomarańczowy, no ale to tak chyba właśnie jest, że my ludzie szukamy tej pomarańczy i mandarynki wszędzie w momencie, gdy jest za oknem zimno i brzydko. Zobaczcie, jak to w ogóle pachnie. Używałaś tego musu? Tak, on faktycznie zostawia taką delikatną warstwę ochronną, więc jak budzicie się rano, no to gdzieś tam czuć jeszcze ten balsam, ale bardzo fajnie sprawdza się na łokcie czy kolana, takie ekstremalnie przesuszone partie ciała. Możecie go też używać nawet jako masło do dłoni czy masło do stóp w połączeniu na przykład z bawełnianymi rękawiczkami bądź skarpetkami. W celu takiej silnej regeneracji skóry. Mus ma też takie właściwości ujędrniające, jest olej pomarańczowy, tak? Więc z automatu też wspomagamy działanie antycelulitowe, wpływamy na ukrwienie skóry. No więc poza tym, że pięknie pachnie i pobudza nam zmysły, to też mamy zapewnione dość dobre działanie takie odżywczo, regenerujące i ujędrniające. Dokładnie. A teraz proszę się przyznać, kto w zimie zapomina rękawiczek? Ja. A uwaga, kto gubi rękawiczki? Ja. Także no tutaj faktycznie te preparaty do dłoni w czasie zimy muszą być najlepsze. I jeżeli chodzi o takie kremy mocno regenerujące dłonie, no to jest ich kilka, ale ten kompres to jest po prostu mistrzostwo. To jest bardzo lekki w konsystencji w sumie kremik, natomiast on zawiera całkiem sporą ilość pantenolu, który odpowiada za nawilżenie i regenerujący olej makadamia. I to połączenie sprawdza się świetnie. Jest to kompres z Shea Dire do dłoni, taki kompres krem. Co ciekawe, on ma tutaj, wszystkie produkty z Shea Dire mają taką drewnianą ozdobę na swoich opakowaniach. Tak. I to jest wykonane z drewna bukowego. Czy ty wiesz, że wszystkie opakowania są inne, bo nie ma drugiego takiego drewienka? Tak?
Każde jest inne, każde jest unikalne i przez to, dzięki temu naprawdę są wyjątkowe te produkty. Co by to w ogóle był za przegląd zimowych produktów, gdybyśmy rozmawiały tylko o kosmetykach? Więc na sam koniec pokażemy Wam zimowe umilecze w postaci świec sojowych. W zeszłym roku było bardzo dużo premier świeczek sojowych od naszych polskich cudownych marek. No i przede wszystkim wspominamy o tym często, ale powiemy jeszcze raz. Świece na bazie wosku sojowego są zdrowe i są bezpieczne, zarówno dla środowiska, ale też dla Was, jak i dla Waszego otoczenia. No i przede wszystkim jest bardzo duży wybór, więc w zasadzie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie w zależności od preferencji czy upodobań zapachowych. Ja uwielbiam świeczkę o, uwaga, zapachu Kleopatry. Zapach Kleopatry to nic innego jak takie luksusowe, można powiedzieć, trochę drzewo sandałowe. I to jest świeczka marki Bosfera. Zobaczcie, w dużym, ciemnym, szklanym słoiku, który ma 190 gram i kosztuje niecałe 40 zł. Alternatywą dla tego zapachu może być też zielony gaj, który spalam sobie od kilku dni. I w ogóle zobaczcie, on się tutaj nam pięknie pali. Mamy... Bo one zamiast knota mają taki drewniany, taki drewienko. Taki drewienko, no po prostu drewniany, można powiedzieć, knot zamiast bawełnianego. I to daje niesamowity efekt, można powiedzieć, płonącego ogniska w zaciszu domowym. I ten zielony gaj, co ciekawe, producent określa jako świeczkę o zapachu kiwi. No i w sumie czujemy taki lekko owocowy zapach, ale przebłyskują nam też trochę nuty drzewne leśne. Takie choinkowe. Ale przyjemne. Ja się bardzo dobrze w otoczeniu tego zapachu odnajduję. I jest to też taka wersja, którą najprawdopodobniej polubią nie tylko kobiety, ale mężczyźni. No i też odnośnie tych nut, które mogą być uniwersalne i sprawdzą się zarówno u płci męskiej, jak i żeńskiej. Jest na przykład ulubiona świeczka Zuzy. Waniliowa tabaka z miodowej mydlarni. Ona pachnie niezwykle zmysłowo, też właśnie tak troszkę luksusowo. Jeżeli chodzi w ogóle o miodową mydlarnię, to oni mają bardzo ciekawe zimowe kompozycje, jak pernikowa ciasteczka, grzane wino, słodki miód. Także naprawdę jest w czym wybierać. Jest jeszcze bardzo przyjemny zapach trawa po deszczu. Co prawda tutaj już przeskakujemy trochę w stronę lata, ale mimo wszystko ta świeczka o zapachu świeżej trawy po letnim deszczu dodaje takiego mocnego kopa energetycznego i też czasem przydaje się w środku zimy, żeby trochę sobie poprawić nastrój. Dokładnie tak. Czy mi się wydaje, czy powiedziałeś już o wszystkim? Chyba tak, chyba tak. Mamy finisz, słuchajcie. To są właśnie nasi zimowi ulubieńcy. To są takie perełeczki, które naprawdę sprawdzają się i nam, i Wam w czasie tych zimowych dni. Jeżeli chodzi o nasze filmy, to piszcie nam w komentarzach, jeżeli interesuje Was jakaś tematyka, jakiś temat, który możemy dla Was poruszyć, to chętnie taki film nagramy. I co? I dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia, pa!